środku było cicho, brudno i pusto. Widać, ludzie uciekali stąd kiedyś w popłochu i nigdy już nie wrócili. Księżyc patrzył ze zdziwieniem przez potłuczone, zakurzone szyby, na poprzewracane ławeczki, rozwalone kontuar kasy, na posterunek milicji z resztkami zapomnianej w pośpiechu czapki z daszkiem i połamane bramki przy wejściu, oświetlając odbite z szablonu instrukcje i ostrzeżenia dla odwiedzających wieżę. Włączyli latarki i po krótkich poszukiwaniach znaleźli wejście na schody. Bezużyteczne windy, które kiedyś mogły wywieźć ludzi na samą górę w mniej niż minutę, stały na pierwszym piętrze z drzwiami rozwartymi bezsilnie jak usta paralityka. Teraz przed grupą stanęło najtrudniejsze zadanie. Ullman oznajmił, że trzeba będzie wejść na wysokość ponad 300 metrów. Pierwsze 200 stopni Artem pokonał łatwo. Przez kilka tygodni podróży po metrze nogi przywykły do wysiłku. Na 350 schodku zaczął tracić poczucie, że się porusza. Ślimak schodów niestrudzenie szedł w górę i nie dało się odczuć żadnej różnicy między piętrami. Wewnątrz wieży było wilgotno i zimno, wzrok ześlizgiwał się z gołych betonowych ścian, a napotykane z rzadka drzwi były otwarte na oścież, ukazując porzucone kabiny projekcyjne. Po 500 stopniach Ullman zarządził pierwszą przerwę. Wtedy dopiero Artem poczuł, jak bardzo się zmęczył. Ale komandos wyznaczył na odpoczynek tylko 5 minut. Bał się przegapić moment, w którym stalker spróbuje się z nimi połączyć. Po 800 stopniu Artem stracił rachubę, nogi stały się jak z ołowiu i każda ważyła teraz 3 razy więcej niż na początku podejścia. Najtrudniej było oderwać stopę od ziemi, ta jak magnes przyciągała ją z powrotem. Oczy zalewał mu pot, szare ściany rozpływały mu się przed oczami niczym we mgle, a zdradzieckie stopnie zaczęły kleić się do jego butów. Zatrzymać się i odpocząć nie mógł, zanim ciężko sapał Paweł, który do tego niósł 2 razy większy ciężar niż Artem. Kolejne 15 minut i Ullman znów dał im odpocząć. Sam też wyglądał na zmęczonego. Pierś poruszała mu się ciężko pod bezkształtnym kombinezonem ochronnym, a ręce szukały na ścianach jakiegoś oparcia. Komandos wyciągnął z plecaka butelkę wody i podał ją najpierw Artemowi. W masce przeciwgazowej był przewidziany specjalny zawór, przez który przechodził cewnik. Można było przez niego wciągać wodę. Artem miał świadomość, jak bardzo chce się pić pozostałym, ale i tak nie potrafił oderwać się od gumowej rurki, póki nie osuszył połowy butelki. Potem usiadł na podłodze i zamknął oczy. — No chodź, chodź, już niedaleko — zawołał do niego Ullman. Poderwał Artema na nogi, wziął od niego skrzynkę, zarzucił ją sobie na ramiona i poszedł dalej. Ile trwała ostatnia część podejścia, Artem w ogóle nie pamiętał. Stopnie i ściany zlały mu się w jedną mętną całość. Smugi i plamy światła z zaparowanych szkieł maski gazowej wyglądały jak świetliste chmury. I przez jakiś czas odwracał swoją uwagę od zmęczenia tym, że rozkoszował się ich tęczowymi odblaskami. Krew huczała mu w głowie niczym uderzenie młota. Zimne powietrze rozdzierało płuca, schody wciąż się nie kończyły. Artem kilka razy siadał na ziemi, ale podnosili go i zmuszali, by szedł. W imię czego on to robi? Żeby życie w metrze dalej trwało? Tak, żeby na Wognie dalej hodowali grzyby i świnie i żeby żyli tam w spokoju jego ojczym i rodzina żeńki, żeby nieznajomi mu ludzie znów osiedlili się na Aleksiejewskiej i na Ryszskiej i żeby nie zamierała niekończąca się handlowa krzątanina na Białoruskiej, żeby bramini przechadzali się w swoich hałatach po polis i szeleścili stronicami książek, wskrzeszając starożytną wiedzę i przekazując ją następnym pokoleniom. Żeby faszyści budowali swoją rzeszę, wynajdując wrogów rasy i przesłuchując ich na śmierć, a ludzie czerwia porywali cudze dzieci i zjadali dorosłych.
zaś kobieta na Majakowskiej, żeby dalej mogła sprzedawać swojego synka, zarabiając na chleb dla siebie i dla niego. Żeby na Pawielieckiej nadal organizowano wyścigi szczurów, żeby bojownicy rewolucyjnej brygady wciąż podgryzali faszystów i prowadzili śmieszne dialektyczne dyskusje i żeby tysiące ludzi w całym metrze oddychały, jadły, kochały, dawały życie swoim dzieciom, wypróżniały się, spały, marzyły, walczyły, zabijały, wpadały w zachwyt i zdradzały, filozofowały i nienawidziły i żeby każdy wierzył w swój raj i swoje piekło, żeby życie w metrze bezsensowne. Bezużyteczne, wzniosłe, pełne światła, brudne i tętniące energią, nieskończenie różnorodne. I dlatego właśnie tak magiczne i piękne, żeby ludzkie życie w metrze dalej trwało. Myślał o tym i w jego plecach obracała się jakby ogromna korbka, która popychała go, by zrobił jeszcze krok, a po nim kolejny krok i jeszcze jeden. Dzięki temu i wbrew wszystkiemu innemu przestawiał wciąż nogi. I nagle wszystko się skończyło. Wpadli do przestronnego pomieszczenia, szerokiego korytarza w kształcie pierścienia. Jego wewnętrzna ściana była pokryta marmurem, od czego Artem od razu poczuł się jak w domu, ale zewnętrzna. Za zewnętrzną ścianą, całkowicie przeźroczystą, od razu zaczynało się niebo. A gdzieś daleko, daleko, w dole, rozciągały się skupiska setek maluteńkich domków, pocięte ulicami na kwartały, czerniały plamki parków i ogromne leje po bombach, widniały prostokąty ocalałych wysokościowców. Widać stąd było całe bezkresne miasto, szarą masą ciągnące się aż do ciemnej linii horyzontu. Artem osunął się na podłogę, oparł o ścianę i długo, jak tylko mógł, patrzył. Patrzył na Moskwę i na powoli różowiejące niebo. — Artem! Artem, wstaj! Wystarczy tego siedzenia. Masz, no masz, pomóż nam! Potrząsnął go za ramię Ulman. Wręczył mu duży kłębek drutu, a Artem spojrzał na niego nic nie rozumiejąc. — No bo ta cholerna antena nic nie łapie! Ulman wskazał na walający się po ziemi skręcony sześciometrowy pręt. Będziemy próbować z ramową. O, widzisz, tamte drzwi prowadzą na balkon techniczny, który jest piętro niżej. Wyjście jest akurat od strony ogrodu botanicznego. Ja posiedzę przy radiostacji, ty z Paszką wyjdź na zewnątrz. No, on będzie zakładał antenę, ty go ubezpieczaj. Tylko żywiej, żywiej, no bo niedługo zacznie świtać. Artem kiwnął głową. Przypomniał sobie natychmiast, dlaczego tu jest i złapał drugi oddech. Ktoś pokręcił niewidoczną korbką w jego plecach i sprężynka znów zaczęła działać. Do celu było już bardzo blisko. Wziął drut i ruszył w kierunku drzwi na balkon. Klamka nie chciała się poddać i Ulman musiał wystrzelić w drzwi całą serię, aż podziurawione kulami szkło trzasnęło i rozsypało się. Silny poryw wiatru natychmiast o mało nie zwalił ich z nóg. Artem wyszedł na balkon otoczony kratą wysokości człowieka. No masz, popatrz sobie na nich. Paweł podał mu lornetkę polową i machnął ręką we właściwym kierunku. Artem przytknął oczy do szkieł i długo wodził bez celu wzrokiem po powiększonym przez soczewki mieście, póki Paweł nie naprowadził go na właściwe miejsce. Ogród botaniczny i Wogn zrosły się w jedną ciemną, nieprzebytą gęstwinę, z której wystawały obdarte z tynku kopuły i dachy pawilonów wystawowych. W tym gęstym lesie pozostały tylko dwa prześwity. Wąziutka dróżka między głównymi pawilonami. — Główna aleja! — szepnął z przestrachem Paweł. — I to. Na samym środku ogrodu utworzyła się ogromna polana. Zupełnie jakby nawet drzewa uciekały z obrzydzeniem przed tą niespotykaną plagą. Był to dziwny i odpychający widok. Ni to miasto, ni to ogromny organ rodny, drgający i pulsujący, rozciągający się na kilka kilometrów kwadratowych. Niebo stopniowo nabierało porannych barw i ten straszny guz był coraz lepiej widoczny. Żywa, pokryta żyłkami błona,
wychodzące z ciasnych otworów czarne figurki krzątające się w skupieniu, jak mrówki. Właśnie, mrówki. A ich miasto, matka, przypominało Artemowi gigantyczne mrowisko. Jedna ze ścieżek, teraz dobrze to widział, prowadziła do stojącej na uboczu białej, okrągłej budowli, bliźniaczo podobnej do wejścia na stację Wogn. Czarne figurki dochodziły do drzwi i znikały. Dalszą ich trasę Artem znał aż za dobrze. Rzeczywiście byli tuż obok. Wcale nie przyszli gdzieś z daleka. I rzeczywiście można ich było unicestwić, po prostu unicestwić. Teraz najważniejsze, żeby młynarz nie nawalił. Artem westchnął z ulgą. Z jakiegoś powodu przypomniał mu się czarny tunel z ostatnich snów, ale potrząsnął głową i zaczął rozplątywać linkę. Balkon opasywał wieżę dookoła, ale 40-metrowego drutu nie starczyło, żeby zrobić pełne koło. Przywiązawszy przewód do prętów kraty, zawrócili. — Jest! Jest sygnał! — zaczął wydzielać się radośnie Ullman, kiedy ich zobaczył. — Mamy łączność! Pułkownik nas sklął, pyta, gdzie my byliśmy wcześniej! Przyłożył słuchawki do uszu, wsłuchał się i dodał. O, mówi, że wszystko wyszło nam lepiej niż myśleli. Znaleźli 4 stanowiska, wszystkie w świetnym stanie były. Zakonserwowane smarem, pod brezentem. Mówi, że z Antona złota rączka we wszystkim się połapał. No, niedługo będą gotowi. I że trzeba im przekazać koordynat. Artem, pułkownik się pozdrawia. Paweł rozłożył olbrzymi, podzielony na kwadraty plan terenu i patrząc w lornetkę zaczął dyktować współrzędne, a Ullman powtarzał je do mikrofonu swojej radiostacji. — Samą stację też na wszelki wypadek zaplombujemy! Komandos sprawdził plan i podał jeszcze kilka liczb. — No, już. Koordynaty poszły. Poszły i teraz będą naprowadzać. Ullman zdjął słuchawki i otarł czoło. No, to jeszcze zajmie trochę czasu. Twój rakietowiec jest tam jeden od wszystkiego, ale to nic, nic. Poczekamy. Artem wziął lornetkę i znów wyszedł na taras. Coś ciągnęło go do tego ohydnego mrowiska. Jakieś niepojęte, ściskające uczucie, nieuchwytny i niewysłowiony smutek. Jakby pierś przygniotło mu coś ciężkiego, nie dając mu głęboko odetchnąć. Przed oczami znów stanął mu czarny tunel. I to nagle tak jasno, tak wyraźnie, jak Artem nie widział go nawet w nieodstępujących go koszmarach. Jednak teraz można było się nie bać. Wampiry już niedługo miały królować w jego snach. No i koniec! Poleciały. Pułkownik mówi, żebyśmy czekali na kontakt. Ach, wy zaraz wam usmażymy te wasze czarne dupy, wrzasnął Ullman. I właśnie w tym momencie miasto pod nogami zniknęło, niebo zapadło się w ciemną otchłań, ucichły radosne krzyki za jego plecami, został tylko jeden pusty czarny tunel, którym Artem tyle razy już szedł na spotkanie. Czego? Czas zgęstniał i zatrzymał się. Artem wyciągnął z kieszeni plastikową zapalniczkę, pstryknął krzemieniem. Mały, wesoły płomyczek wyskoczył mu z palców i drżąc oświetlił przestrzeń wokół niego. Artem wiedział, co zobaczy. Rozumiał, że teraz nie powinien się już tego bać. Dlatego po prostu podniósł głowę i zajrzał w ogromne czarne oczy, bez białek i źrenic, i usłyszał: ty jesteś wybrańcem. I świat przewrócił się na drugą stronę. W tych bezdennych oczach nagle, na ułamek sekundy, ujrzał odpowiedź. Odpowiedź na wszystko, co pozostawało dla niego niezrozumiałe i niewyjaśnione. Odpowiedź na wszystkie jego wątpliwości, wahania, tęsknoty. I odpowiedź ta okazała się zupełnie inna, niż Artem się spodziewał. Pogrążył się w spojrzeniu czarnego i zobaczył świat
jego oczami. Rodzące się nowe życie, braterstwo i zjednoczenie setek i tysięcy oddzielnych umysłów, ale nie tworzące między nimi granic, a łączące myśli wszystkich jednostek w całość. Elastyczna czarna skóra, odbijająca zgubne promienie, pozwalająca z łatwością znieść palące słońce i styczniowe mrozy, cienkie, zręczne, telepatyczne czułki, pozwalające delikatnie gładzić psychikę ukochanej istoty i boleśnie żądlić wroga. Całkowita odporność na ból. Czarni byli prawdziwą koroną stworzenia zburzonego wszechświata. Byli feniksem odradzającym się z popiołów ludzkości. I posiadali rozum, żądny wiedzy, żywy, ale niestety na tyle niepodobny do ludzkiego, że nie było żadnej możliwości nawiązania kontaktu, aż pojawił się on, Artem. Oczami czarnych zobaczył ludzi, gniewnych, zagnanych pod ziemię, brudnych degeneratów, odgryzających się ogniem i ołowiem, mordujących emisariuszy, którzy szli do nich z pieśnią pokoju, wyrywających im białą flagę z rąk i drzewcem jej przebijających im gardła. Potem Artem zrozumiał ich narastającą rozpacz nad tym, że niemożliwe jest nawiązanie kontaktu, niemożliwe osiągnięcie wzajemnego zrozumienia, że głęboko pod ziemią w krecich tunelach siedzą wciąż niepoprawne, oszalałe stwory, które choć unicestwiły już swój własny świat, to nadal szarpią się między sobą i że wkrótce wyginą, jeśli nie zmienią swojego sposobu życia. Czarni podejmują więc kolejną próbę wyciągnięcia do ludzi pomocnej dłoni, a oni znów gryzą ją z taką nienawiścią, że budzą już tylko lęk i chęć uwolnienia się od tych wściekłych jak bezdomne psy, choć piekielnie inteligentnych istot, póki nie zrobi im się za ciasno w ich podziemnych norach i nie wynurzą się z nich na powierzchnię. Ale przez cały ten czas trwają rozpaczliwe poszukiwania choćby jednego z wygnańców, jedynego, który mógłby się stać tłumaczem, mostem pomiędzy dwoma światami, który wytłumaczy obu stronom sens tego, co robi i czego chce druga z nich, który przekaże ludziom, że nie mają się czego bać, i pomoże czarnym porozumieć się z nimi, ponieważ ludzi czarnych nic nie dzieli, ponieważ nie są rywalizującymi o przetrwanie gatunkami, lecz dwoma organizmami przeznaczonymi przez naturę do symbiozy. I razem z ludzką znajomością techniki i historii tego otrutego świata, ze zdolnością czarnych do przeciwstawienia się jego niebezpieczeństwom, mogą wyprowadzić ludzkość na nowe okrążenie. I zatrzymana ziemia zaskrzypi i zacznie znów kręcić się wokół własnej osi, ponieważ czarni to też część ludzkości. Jej nowa odnoga urodzona tu, na szczątkach zmiażdżonego przez wojnę megalopolis. Czarni to twór ostatniej wojny, są dziećmi tego świata, lepiej przystosowanymi do nowych reguł gry. Jak wiele innych stworzeń, które pojawiły się potem, odbierają świat nie tylko znanymi człowiekowi zmysłami, ale i czułkami świadomości. I Artem przypomniał sobie tajemniczy szum w rurach, dzikusów hipnotyzujących wzrokiem, atakującą umysł obrzydliwą masę w sercu Kremla. Człowiek nie był zdolny poradzić sobie z ich wpływem na psychikę, ale czarni byli do tego jakby stworzeni, potrzebowali tylko partnera, sojusznika, przyjaciela, kogoś, kto pomoże im się porozumieć z ich głuchymi i ślepymi starszymi braćmi, ludźmi. I wtedy właśnie zaczęły się długie, cierpliwe poszukiwania pośrednika, zakończone powodzeniem, radością, gdyż taki tłumacz, wybraniec został znaleziony. Ale zanim jeszcze kontakt z nim został nawiązany, on
znika. Macki ich wspólnej świadomości szukają go wszędzie. Czasem znajdują, żeby rozpocząć dialog, ale on też się boi, wyrywa się, ucieka. Trzeba go wspierać, ratować, zatrzymywać, ostrzegać o niebezpieczeństwie, popychać. Znowu prowadzić do domu, tam gdzie łączność z nim będzie szczególnie silna i niezakłócona. Wreszcie kontakt jest stały, codziennie. Czasem po kilka razy udaje się zbliżyć do wybrańca i wtedy za każdym razem robi on jeszcze jeden nieśmiały krok w kierunku zrozumienia swojego zadania, swojego przeznaczenia. Od zawsze był przeznaczony właśnie do tego. Przecież nawet drogę do metra, do ludzi otworzył czarnym nie kto inny, lecz on. Artem chciał już zadać niepokojące go pytanie, co w takim razie stało się z Hunterem. Ale myśl ta zniknęła wśród nowych, niewiarygodnych odczuć. I choćby nie wiem, jak starał się ją zatrzymać, wyślizgnęła mu się, wpadła w kipiący wir przeżyć i zginęła w nim bez śladu. Także ułamek sekundy później nie pamiętał nawet, że chciał spytać o to, jaki los spotkał myśliwego. Teraz nic już nie odciągało go od najważniejszego. I znowu otworzył swój umysł przed ich umysłem. Artem stał teraz na granicy poznania czegoś niesłychanie ważnego. Czuł to już na samym początku swojej wyprawy, kiedy siedział przy ognisku na Aleksiejewskiej. To było właśnie to. Jasno zobaczył, że kilometry tuneli i tygodnie błądzenia po metrze znów zaprowadziły go do ukrytych drzwi, które wystarczyło otworzyć, by zyskać zrozumienie wszystkich tajemnic wszechświata i wznieść się ponad ograniczonych ludzi, którzy wydłubali sobie swój światek w twardej, zamarzniętej ziemi i zakopali się w nim po uszy. Mógł otworzyć te drzwi już wtedy. I cała jego późniejsza wyprawa byłaby niepotrzebna, lecz tamtego dnia trafił do tych drzwi przypadkowo, zajrzał przez dziurkę od klucza i odskoczył, bojąc się tego, co zobaczył. A teraz długa droga, którą przeszedł, sprawiała, że Artem bez wahania mógł je rozewrzeć i stanąć w świetle absolutnej wiedzy, które kryło się za nimi. I niech to światło go oślepi. Oczy będą niezgrabnym i nieprzydatnym instrumentem, dobrym tylko dla tych, którzy w swoim życiu nie widzieli nic prócz okopconych sufitów tuneli i wytartego granitu stacji. Artem musiał tylko wyciągnąć rękę naprzeciw podanej mu dłoni, choćby strasznej, choćby niezwykłej, pokrytej połyskującą czarną skórą, ale niewątpliwie przyjaznej. I wtedy drzwi się otworzą i wszystko będzie inaczej. Otworzyły się przed nim nieogarnione nowe horyzonty, przepiękne i wspaniałe. Serce wypełniała mu radość i pewność i był tylko cień żalu, że nie udało mu się zrozumieć tego wszystkiego wcześniej, że odpychał od siebie przyjaciół i braci garnących się do niego, liczących na jego pomoc, jego wsparcie, ponieważ tylko on jeden na całym świecie może to zrobić. Chwycił za klamkę drzwi i pociągnął ją w dół. Serca tysięcy czarnych daleko w dole wypełniła radość i nadzieja, a ciemność przed oczami rozwiała się. I zobaczył przez lornetkę, że setki czarnych figurek na dalekiej ziemi zatrzymały się i miał wrażenie, że teraz wszyscy oni patrzą na niego, nie wierząc, że tak długo oczekiwany cud się wydarzył i że nastąpił kres bezsensownej, bratobójczej walki. W tym momencie pierwsza rakieta jak błyskawica wycięła na niebie pełen dymu i ognia ślad i uderzyła w sam środek miasta. I natychmiast czerwone niebo przecięły jeszcze trzy takie meteory. Artem rzucił się do tyłu w nadziei, że salwę da się jeszcze zatrzymać, zabronić im, wyjaśnić, ale od razu zgasł, rozumiejąc, że już po wszystkim. Pomarańczowe płomienie zalały mrowisko.
W górę uniosła się smolista chmura. Kolejne wybuchy okrążyły je ze wszystkich stron i zawaliło się, zniknęło mu, wydając zmęczony, przedśmiertny jęk. Przykrył je czarny dym płonącego lasu i ciał, a z nieba wciąż spadały kolejne rakiety i każda śmierć odznaczała się bólem i smutkiem w duszy Artema. Rozpaczliwie próbował znaleźć w świadomości choćby ślad tej obecności, która przed sekundą tak przyjemnie wypełniała i ogrzewała jego umysł, która była obietnicą ratunku dla niego i całej ludzkości, która nadawała sens jego istnieniu. Ale nic, nic z niej nie zostało. Jego świadomość była teraz jak opuszczony tunel w metrze, którego całkowitej pustki nie można dojrzeć tylko przez panującą w nim absolutną ciemność. I Artem wyraźnie, jaskrawo poczuł, że nigdy już nie pojawi się tam światło, którym mógłby oświetlić swoje życie i znaleźć w nim cel. No, pięknie ich załatwiliśmy, co? A niech wiedzą, jak to jest z nami zaczynać, co? Zacierał ręce Ulman. Co, Artem? Artem! Cały ogród botaniczny i jednocześnie cała wystawa obróciły się w jedną straszną, płonącą miazgę. Olbrzymie kłęby tłustego czarnego dymu leniwie podnosiły się ku jesiennemu niebu, a szkarłatna łuna potwornego pożaru mieszała się z delikatnymi promieniami wschodzącego słońca. Artemowi zrobiło się nie do zniesienia duszno i ciasno. Złapał za maskę przeciwgazową, ściągnął ją i chciwie pełną piersią zaczerpnął gorzkiego, chłodnego powietrza. A potem otarł łzy i nie zwracając uwagi na okrzyki zaczął schodzić po schodach. Wracał do metra. Do domu. Ewangelia według Artema. W twarz lecą mi białe plastikowe torebki. Odklejam je od wizjera maski przeciwgazowej i wypuszczam. I torebki pochwycone przez wiatr płyną w powietrzu dalej, podobne do meduz. Prawdziwych zwierząt się tu nie spotyka. Ani tych zwyczajnych, ani nawet przystosowanych do radiacji potworów. W promieniu wielu kilometrów nie ma jednego żywego listka, jednego źdźbła trawy, tylko sadza, stopiony metal, zwęglone szczątki i betonowy gruz. Jeśli nawet wiatr przywiewa tu nasiona jakichś roślin, to padając na tę przeklętą ziemię nie mogą przeżyć. Wysychają. I nawet torebki zatrzymują się tu tylko po to, by odpocząć, a potem pędzą dalej. Przychodzę tu codziennie. Dawno już straciłem rachubę dni, które tu spędziłem. Ubieram się w ciężki skafander ochronny. Zakładam maskę przeciwgazową, biorę broń i wyruszam na górę ruchomymi schodami. Z początku odprowadzali mnie dziwnymi spojrzeniami. Były w nich jednocześnie pobłażliwość, podziw i szyderstwo. Teraz wszyscy się przyzwyczaili. Przestali zwracać na mnie uwagę, tak jest mi wygodniej. Nie wiem, czego szukam wśród tych zgliszczy,
Nie wiem. Może niczego. Mówi się przecież, że mordercy lubią wracać na miejsce zbrodni, bo czy nie o to tu chodzi? Jedno jest pewne. Nie znajdę tu ani przebaczenia, ani nadziei. Grzebię butem w błocie, trącam kijem nadtopione kawały żelaza. Zamiast przebaczenia sadza, zamiast nadziei pogorzelisko. Wyszli powitać mnie jak bohatera. Osmaleni, zakrwawieni, obszarpani, zszedłem z oszpeconej przez bomby betonowej wieży telewizyjnej, ale oni patrzyli na mnie tak, jakbym zstąpił z niebios. A ja miałem ochotę zdechnąć i zerwałem z twarzy maskę przeciwgazową. Wdychałem powietrze zakazane, zatrute, o którym tak długo marzyłem, żeby go spróbować. I nie czułem jego smaku. Wlokłem się martwą ulicą w nadziei, że coś mnie pożre, nim dojdę do wejścia. Lecz stwory, które jeszcze niedawno pragnęły mojej krwi, teraz się nią brzydziły. A kiedy dotarłem do metra, czekał tam już na mnie tłum ludzi. Wyszli na górę, nie zważając na tabu zabraniające im na własne oczy oglądać ziemię, którą dla ich dzieci wydarłem demonom. I kiedy zdali sobie sprawę, że bez aparatu oddycham ostygłym powietrzem z powierzchni, to niektórzy też zaczęli zdejmować gumowe maski. Zdawało im się, że moje zwycięstwo zwróciło im utracony niegdyś świat. Nie wiedzieli, że przed godziną unicestwiłem ich ostatnią szansę ratunku. Nic im o tym nie powiedziałem. Pośród ludzi, którzy wyszli na powierzchnię, by mnie powitać, była kobieta z dzieckiem. Czyżby nie bała się o swoje maleństwo? Na pewno się bała. Lecz przecież jeszcze kilka godzin wcześniej myślała, że zginie. I wszyscy, którzy wyszli na powierzchnię, wszyscy ci wycieńczeni ludzie byli gotowi na śmierć. Zostali na oblężonej stacji, bo nie mieli dokąd uciec. Zostali, żeby bronić jej do samego końca, rychłego i nieuniknionego. Czy dopiero co ułaskawieni skazańcy boją się zachorować? Nie. Tacy ludzie nie boją się niczego. Ci ludzie nie wiedzieli, że karę śmierci zamieniłem im jedynie na dożywotnie więzienie. Chłopczyk, którego matka trzymała na rękach, też zdjął swoją maskę przeciwgazową domowej roboty i pomachał do mnie. Artem, Artem, śnieg. A z nieba powoli opadały tłuste, szare płaty, przypruszając błotnistą, brunatną ziemię i spękany czarny asfalt. Nadstawiłem dłoń i roztarłem je palcami. Hurra, śnieg! Wołał wciąż chłopiec. To jest popiół, powiedziałem do niego. Popiół.
Jestem tchórzem. I dlatego będę bohaterem. Nigdy nie zdecyduję się, by im powiedzieć, co się tak naprawdę wydarzyło. Jeśli im opowiem, nie uwierzą. Albo uznają, że czarni zdołali zawładnąć moim umysłem. Już krążą o mnie legendy i zdaje się, że jakiś staruszek nawet pisze książkę. Chłopiec z peryferyjnej stacji wyruszył na wyprawę przez całe metro, by uratować swój dom i ludzkość przed demonami, które wtargnęły z powierzchni. Zahartował się w bojach, stał się mężczyzną i zdołał odnaleźć pozostawioną nam przez przodków potężną broń, którą unicestwił złe stwory. Broniąc się, zapuściły swoje macki do jego świadomości, lecz chłopiec wytrzymał tę ostatnią próbę, oparł się ostatniej pokusie, wytrwał i zwyciężył. Nasze dzieci zapomną, jak się pisze. Dzieci, ich dzieci nie będą pamiętać liter. Książki o metrze nie będzie miał kto czytać. Ale dopóki mieszkający w tunelach jaskiniowcy nie oduczą się mówić, przekazywać sobie będą tę legendę przy ognisku, obgryzając kości swoich wrogów. W mitach dzikich ludożerców na zawsze pozostanę już bohaterem. To kara za tchórzostwo. Kiedy pytają mnie, od czego się wszystko zaczęło, mówię im, wszystko zaczęło się tego dnia, kiedy otworzyliśmy hermetyczną grudź na stacji Ogród Botaniczny. My, ja i dwóch moich przyjaciół, byliśmy dziećmi. Nie wiedzieliśmy, co robimy. Tak, złamaliśmy zakaz, ale który chłopiec nie łamie zakazów? Kto wymyślił, żeby wyprawić się na martwą stację? Kto podpuszczał pozostałych? Nie pamiętam, odpowiadam im. Może to Witalik Maruda, a może Żeńka. Kłamie z łatwością, bo moich słów nikt już nie sprawdzi. Nie ma ani Witalika, ani Żeńki, a nawet gdyby żyli, to kryliby mnie, tak jak i ja zawsze ich kryłem. Ale nie. To wszystko nie zaczęło się wcale w tej chwili, kiedy wielotonowe skrzydła grodzi ruszyły z miejsca i sunąc ze zgrzytem otworzyły nam wrota do piekła, demonom zaś bramę do metra. Był całkiem inny dzień. Słoneczny i przejrzysty, ciepły i świeży, pełen niesamowitych i cudownych zapachów, których nie mogę sobie przypomnieć. Wiem tylko, że od tamtej pory nie czułem niczego podobnego. Artemka. Mama uśmiechnęła się do mnie. Jak chcesz, to pójdziemy dziś na spacer do ogrodu botanicznego. Chcesz? Chcę, zawołałem. Chcę. Pamiętam, jak jechaliśmy w niemal pustym wagonie, był weekend. Pamiętam, jak krótkimi schodami ruchomymi wyjeżdżaliśmy na górę, jak wychodziliśmy z przestronnego szklanego pawilonu na pełną zieleni ulicę, jak lekkie obłoki płynęły nad moją głową po bezkresnym niebie. Twarz owiewał mi chłodny wietrzyk. Przy wyjściu z metra dostrzegliśmy budkę z lodami i stanęliśmy w kolejce. Chcesz kulkowe w kubeczku czy łakomkę z czekoladą? Kulkowe, łakomkę w kubeczku. Musisz wybrać,
powiedziała mama. Nie można wziąć wszystkiego naraz i tak masz alergię. To zróbmy tak. Ty weźmiesz łakomkę, ja w kubeczku. Wykombinowałem. I spróbuję trochę od ciebie, a ty ode mnie. No, dobrze. Roześmiała się mama. Nawet gdybym zjadł obie porcje lodów naraz, nic by mi się nie stało. W moim życiu od tamtej pory prawie nie było już słodyczy. A potem weszliśmy do ogrodu. Do obiadu spacerowaliśmy wijącymi się szerokimi alejami. Zabłądziliśmy i przypadkiem trafiliśmy do zagubionego w jednym z zacisznych zakątków ogromnego parku japońskiego ogrodu. Sadzawka z liliami wodnymi, kruche mostki przerzucone przez wodę i niezwykłe pomarańczowe ptaki bezgłośnie pływające po ciemnej tafli. To zadziwiające. Zadziwiające, ile z tego wszystkiego pamiętam. Ile zbędnych i niepotrzebnych szczegółów. Nigdy nie umiałem jednak przywołać w pamięci najważniejszego. Jej twarzy. Twarzy mojej mamy. Nie wiem, kto i dlaczego nie pozwala mi zobaczyć znów jej oczu, jej uśmiechu, jej włosów. Ale nigdy nie mogłem się pogodzić z tym zakazem. I odkąd pamiętam, marzyłem o powrocie do tego dnia, do szumiących alei, do pomarańczowych kaczek, do rozgrzanego asfaltu, na który przez dziury w listowiu spływało słońce. Do mamy. Ale świat, którego tak potrzebowałem, bezpowrotnie zginął i pociągnął w niebyt moją matkę. Nie pozostało po nim nic. Oprócz tego dnia i jeszcze dwóch, trzech niewyraźnych szkiców w mojej pamięci. Wieczór w naszym mieszkaniu. Przyjemne światło lampy. Ciepło. Gdybym tylko zdołał przypomnieć sobie jej twarz. To, jak na mnie patrzyła, jak szeptała, żebym niczego się nie bał, jak do mnie mrugała. Gotów byłem oddać za to duszę i zawsze tak było. A i w końcu oddałem. Nadszedł sądny dzień. Wezwano sprawiedliwych i grzeszników, by odpłacić im podług uczynków. A my ukryliśmy się przed Bogiem w metrze. Schroniliśmy się przed Jego wzrokiem, a Jemu nie chciało się wygrzebywać nas z nor. Potem zajął się innymi sprawami albo umarł. I zapomniano o nas, pozostawionych na wyniszczonej, samotnej ziemi, i pomknęliśmy na niej. Donikąd. Ludzkość została spisana na straty, a my dwoje znaleźliśmy się wśród tych, którzy dostali odroczenie wyroku. Ona zbyt krótkie, ja zbyt długie. Mamę pożarły szczury. Nie pamiętam tamtego dnia, ale jeśli oszczędzono mi tego wspomnienia w zamian za pamięć o letnim poranku w ogrodzie botanicznym, to gotów jestem zamienić się z powrotem. Słyszycie? Przygarnął mnie człowiek, który chciał mnie usynowić. Tyle, że jakoś nie byłem gotowy, by stać się jego synem. Zbliżyliśmy się, ale pozostaliśmy sobie obcy.
Między nami była moja matka, której nie zdążył ochronić przed hordą szczurów, z którą nie umiałem zginąć. Niczego mu nigdy nie wypominałem, ale nie potrafiłem też wybaczyć. Byłem jak ułamana gałąź. Przywiązywali mnie do innego drzewa, chcąc mnie przeszczepić, ale nie udawało się. Przypalili miejsce złamania, a wszystkie żywe komórki na skraju obumarły. Jak długo byś nie przyciskał, to nie zrośnie się. I tak żyliśmy razem. On był starym kawalerem, a ja sierotą. Nie widziałem jej twarzy. Nawet we śnie. Ów dzień z pomarańczowymi kaczkami i lodami ukazywał mi się często, a mama? Nie. Sylwetka, głos, śmiech. Wystarczy wyciągnąć ręce i wymyka się, rozwiewa, ani jej przytulić, ani zatrzymać. To ja ich namówiłem, żeby pójść na stację ogród botaniczny. Oczywiście, że ja bałem się iść sam. Zresztą nie zdołałbym tam dotrzeć w pojedynkę. Ktoś musiał odwracać uwagę wartowników w północnym tunelu, inaczej capnęliby nas za karki od razu na pierwszym posterunku. Szedłem tam, żeby wyjść na górę. Nie wiem, co miałem nadzieję ujrzeć na powierzchni. Przecież nie ten odległy letni dzień, nie niebo błękitne jak pagony na mundurach lotników, nie działającą wciąż wbrew wszelkim prawom wszechświata budkę z lodami, ani nie pląsające na chodniku słoneczne zajączki. Może gdzieś w środku tego dzieciaka, w środku umorusanej, krótko ostrzyżonej matrioszki z zardzewiałą dwururką w dłoniach siedziała druga matrioszka. Szczęśliwy i z łatwością wierzący w cuda trzyletni chłoptaś umazany lodami. I to on miał nadzieję zobaczyć tam na górze swoją mamę, która go zostawiła i za którą bardzo tęsknił. Od tamtej pory jedna za drugą przyrosły mi nowe warstwy, niby słoje drzewa. Dzieciak z dwururką wcisnął się w nieśmiałego pryszczatego mola książkowego. Ten w naiwnego i żądnego przygód młodzieńca. A teraz oni wszyscy ukrywają się wewnątrz szkaradnej matrioszki pokrytego bliznami wypalonego człowieka w nieokreślonym wieku. Tego ostatniego kokonu już się ze mnie nie zedrze, nie rozłupie, nie rozbije. Teraz już taki jestem. Ale wiem, że gdzieś głęboko w środku, wiele słojów głębiej, wciąż jeszcze skrywa się ten trzyletni chłopiec, skrywa się i ma nadzieję. Zaproponowałem chłopakom, że pobawimy się w stalkerów. I to wystarczyło, żeby ze mną poszli. Na stacji ogród botaniczny było czarno i pusto. Posadzkę przykrywały pozostałości życia jakichś ludzi, porwane namioty, połamane lalki, stłuczone naczynia. Dookoła buszowały szczury, wgryzając się we wszystko, co mogły strawić. W powietrzu unosił się duszący pył, który pochłaniał wszelkie dźwięki i pachniało beznadzieją. Myślę, że jeśli istnieje piekło, prawdziwe piekło, to wygląda z pewnością tak, jak wyglądał wtedy ogród botaniczny. Tym, który zaproponował, żeby otworzyć zaporę, też byłem ja. Witalika, ta przeklęta stacja, zdążyła już porządnie przestraszyć.
Nawet Żeńka zwątpił, kiedy złapałem za dźwignię. Ale byłem zbyt blisko swojego celu, tamtego dnia, tamtego świata, aby się zatrzymać. Rzecz jasna, teraz wciąż powtarzam, że to Żeńka wymyśliłby wyleźć na górę. Ale jeśli mi nie wierzycie, spytajcie go sami. Mechanizm opierał się, ale wciąż działał. Za mną. Miałem w rękach dwururkę, Żeńka zaś latarkę. Aby podejść do górnego westybulu stacji, po chwiejnych stopniach porosłych falującym mchem, odwagi starczyło jeszcze wszystkim. Potem jednak nasz oddział się podzielił. Witalik ostatecznie nie ośmielił się wyjść na zewnątrz. Żeńka zrobił kilka kroków i zamarł. Mnie nogi poniosły naprzód. Nocne niebo było czyste. Lśniło miriadami gwiazd. Ale nie dla niego tu przyszedłem. A więc po co? Początkowo niepewnie rozglądałem się na boki, konfrontując na wpół zgniłą, oszpeconą ziemię ze swoimi mglistymi, pięknymi wspomnieniami i jasnymi snami, jak podczas identyfikacji zwłok znajomego po wypadku, a potem wychwyciłem wreszcie jakieś podobieństwo i żwawo ruszyłem naprzód. Skręciłem za róg. Po jednej stronie niczym czaszki wielookich mutantów szczerzyły się porzucone wielorodzinne domy. Po drugiej pół świata podporządkowała sobie rozrastająca się gęstwina ogrodu botanicznego, której wojna nuklearna wyszła tylko na zdrowie. Wiatr unosił wokół białe plastikowe torebki. Podobno trzeba 500 lat, żeby się rozłożyły. Nieopodal dało się słyszeć przeszywające wycie, jakby palono kogoś żywcem. Ale nie miałem teraz do tego głowy. Artem, a ty dokąd? Artem. Nie obejrzałem się nawet. Żeńka, mój najwierniejszy przyjaciel, bał się pójść za mną. Jeszcze 100 metrów. I nagle wpadłem na tę samą budkę z lodami, kiedyś pomalowaną we wszystkie kolory tęczy, potem wypłukaną przez okrutne deszcze i poszarzałą, ledwie widoczną w ciemności nocy. Okna były wybite, wnętrze wypatroszone i zapaskudzone. Skuliła się i zgarbiła, przypominając czarodziejski, wielobarwny sezam z mojego dzieciństwa, nie bardziej niż chory na raka przypomina dawnego siebie. Dotknąłem jej ręką. Zmrużyłem oczy, usiłując wyobrazić sobie, że mama proponuje mi, bym wybrał jedną łakomkę albo lody w kubeczku. Wyszeptałem: proszę, proszę, proszę. I zdałem sobie sprawę, że sobie jej nie przypomnę. Nawet jeżeli ruszę w nieprzebytą gęstwinę ogrodu, odszukam te same alejki, tamtą sadzawkę, tamte mostki i przeżyję, to nic z tego nie wyjdzie. I poczułem się tak samotny, jak nigdy wcześniej. Mimo wszystko wciąż stałem pod porzuconą budką, jakbym zwyczajnie czekał, aż nadejdzie moja kolej, by kupić lody, chociaż wiedziałem, że nie nadejdzie nigdy. Byłem sierotą. Byłem sam na całym świecie. Widocznie odroczenie wyroku, które otrzymałem, kończyło się właśnie teraz. Niczego nie usłyszałem. Te stwory poruszały się zadziwiająco bezszelestnie. Zwierzęcą intuicją, którą wyostrza życie w metrze, wyczułem jednak ich obecność i otworzyłem oczy. Sfora zdziczałych psów, pokrytych wrzodami, bliznami. Byłem otoczony i przyciśnięty do budki. Nie miałem dokąd uciekać, zresztą nie zdążyłbym.
patrząc im w oczy, wiedziałem, ani ich nie przestraszę, ani ich nie oswoję. W tamtym czasie powierzchnia nie kipiała jeszcze od całego tego chorego i potwornego życia, które rozmnożyło się tam teraz. Psy miały szczęście, że mnie zwęszyły. Musiały teraz jak najszybciej mnie pożreć, zanim głód sprawi, że zaczną przegryzać sobie wzajem gardła. Strzelaj! Zawołał skądś Żeńka. Masz przecież strzelbę. Ocknąłem się. Wycelowałem dwururkę w największą bestię i pociągnąłem za spust. Iglica cicho stuknęła, wystrzału nie było. Szarpnąłem za drugi. Nie wypał. Naboje zawilgotniały. Przeładować nie było czym. Jeden z psów odwrócił się w stronę Żeńki. Zmykaj, krzyknąłem, tylko nie biegnij, bo zaatakują cię pierwszego. I Żeńka zaczął się oddalać tyłem, nie spuszczając oczu z drapieżników, a ja zostałem i patrzyłem na niego. Ja zaraz wrócę z posiłkami. Pół krzyczał, w pół mamrotał Żeńka. Było zupełnie jasne, że nie zdąży przyprowadzić żadnych posiłków. Wiedział to on i ja to wiedziałem. Kiedy prosiłem, żeby sobie poszedł, w głowie kołatała mi myśl, a nuż nie ucieknie, a nuż coś wymyśli. A kiedy mnie jednak posłuchał, zrobiło mi się przykro. Zwierzę, któremu zamierzałem rozwalić łeb pociskiem, zrobiło krok naprzód. Zadarło pysk ku gwiazdom i zawyło ochryple sfora. Zaczęła sunąć w moim kierunku, przylegając do asfaltu, gotując się do skoku. I wtedy nad ciemnym lasem, nad wypatroszonymi domami, nad całą tą struchlałą planetą rozległo się nagle wycie, które sprawiło, że miało się ochotę nawet nie tyle uciekać, ile paść twarzą do ziemi i leżeć cicho szeptem, błagając o litość. Ja nigdy wcześniej czegoś takiego nie słyszałem. I jeden z psów rzucił się na mnie w ciszy. Stali na dole przy grodzi i dyskutowali. Nie mieli dość odwagi, by wyjrzeć i upewnić się, czy psy rozszarpały mnie na strzępy. Ani nie byli aż tak tchórzliwi, by uciec do swoich rodziców na Wognie. Mieli przecież dokąd uciekać. Jak to? Żeńka wybałuszył na mnie oczy. A ja wzruszyłem ramionami. Jak długo mnie nie było? Jakieś 15 minut. Jak? Jak ty przed nimi, Artem? Nie wiem. Nie pamiętam. Znów pokręciłem głową. Tylko 15 minut? Zdawało mi się, że cała nasza wyprawa rozpadająca się, porodzewiała budkę i polujące psy, że to wszystko zdarzyło się wczoraj, tak jakbym przespał całą noc. Artem, powtarzał uparcie Żeńka, czemu się uśmiechasz? Co się stało? A ja nie znałem odpowiedzi, nie pamiętałem. Przypomniałem sobie dopiero wiele lat później. Oczywiście nienawidziłem czarnych. Wszyscy
Nienawidzą czarnych. Kiedy szedłem przez swoją macierzystą stację zachlapaną krwią, usłaną jęczącymi szaleńcami ze związanymi rękami i nogami, myślałem tylko o zemście. Kiedy usłyszałem, że zabili Żeńkę, porzuciłem ostatnie wątpliwości. Chciałem zniszczyć ich matecznik do szczętu, wypalić razem z ogrodem botanicznym, do którego i tak już nigdy nie uda mi się wrócić. W legendach, które przekazują sobie teraz z ust do ust różne pleciugi, czarnym przypisuje się absolutnie niewiarygodną siłę i zło. Rozszarpują wartowników gołymi rękami, skręcają im karki, tylko patrzeć, jak zaczną pić ludzką krew. Kłamią wszyscy, kłamią. W rzeczywistości wszystko było znacznie bardziej przerażające. W rzeczywistości czarni nie zabili ani jednego człowieka. Nawet żadnego nie dotknęli. Wszystkie ofiary zginęły z rąk swoich towarzyszy. A ci przez czarnych po prostu oszaleli. Nikt nie jest w stanie pozostać sobą, kiedy zbliżają się czarni. Nikt nie pamięta, kim był, kiedy czarni znajdowali się obok. Oczywiście, kiedy atak szaleństwa się kończy i widzisz przyjaciela z wyrwaną grdyką, najprościej i najlogiczniej jest uznać, że zrobił to czarny potwór. Uznać i uwierzyć. I tak właśnie było. Tyle tylko, że ów potwór wyszedł z ciebie. A kiedy już zrobił swoje, to z powrotem się schował. O tym lepiej nie wiedzieć. Wszystkich, którzy zdążyli choćby na sekundę spojrzeć mu w oczy, trzeba było potem zapiąć w kaftan bezpieczeństwa. Znam tylko jednego człowieka, który próbował się bez niego obejść. Myślał, że kamizelka kuloodporna wystarczająco mocno ściśnie ciało i nie pozwoli, by z człowieka wyrwał się potwór. Wierzył, że szczelny tytanowy hełm przeszkodzi komuś obcemu dostać się do jego głowy. No ale nie o nim teraz mowa. Nie ma nikogo, kto na widok czarnych nie odczuwałby wstrętu i przerażenia. Stworzenia te były naszym przeciwieństwem. Zobaczyć czarnego to jak zobaczyć przenicowanego człowieka z pulsującym czerwonym mięsem i drgającymi narządami na zewnątrz. I to nie z powodu ich budowy ciała. Trupa czarnego śmiało można dotknąć kijem i kopnąć jego martwą głowę, bez obawy, że cię zemdli. Tu chodzi o coś innego, ich żywą obecność. Im bliżej do ciebie podchodzą, tym silniejsza jest odraza i przeszywający strach. Zdaje ci się, że gdy ów szatański pomiot cię dotknie, to razem z tym dotykiem w twojej duszy, nie w mózgu, a właśnie w duszy, pojawi się jakiś pasożyt, liszaj albo grzyb. I że twoja dusza pokryje się ropiejącymi wrzodami, szczernieje i uschnie, ale nie umrze, nie? Wciąż będzie karmić sobą pasożyta, dopóki będzie tego chciał. Chociaż różni ludzie myślą sobie różne rzeczy. Dlatego nie ma nic bardziej naturalnego i normalnego niż pragnienie unicestwienia każdego z tych koszmarnych stworów. To jedyny sposób, aby pozbyć się strachu, który inaczej będzie prześladować cię aż po grób. I kiedy włożono mi w ręce broń zdolną karać, wyjętą z zetlałych, kościstych palców naszych martwych przodków, wiedziałem, co robić. I zrobiłem to, co należało. Rakiety potrzebowały mniej niż minutę,
żeby pokonać odległość między cudownie ocalałą z ostatniej wojny bazą a cudownie zrodzonym na zrujnowanej planecie nowym gatunkiem inteligentnego życia. Ale była jeszcze jedna minuta, zanim rakietowcy dostali współrzędne celu. Tam minuta stała się dla mnie wiecznością. Nie pamiętam, powiedziałem żeńce, odczep się. Oczywiście, kiedy wróciliśmy do domu, wypytywano nas, ale milczeliśmy. Żeńka i Witalik zapomnieli o tym, że namówiłem ich do pójścia na stację Ogród Botaniczny, a ja zapomniałem, że stchórzyli i zostawili mnie samego na powierzchni. Nie pytałem już Żeńki, dlaczego mnie posłuchał i zostawił na pożarcie zdziczałym psom, a on mnie, jakim sposobem im umknąłem. I milczeliśmy uparcie o tym, że uciekając co sił w nogach z botanicznego zostawiliśmy otwartą zaporę. Próbowaliśmy zamknąć ją ręcznie, ale szło bardzo ciężko. No i potem powiedziałem, no dobra, do diabła z nią. Witalik i Żeńka spojrzeli na mnie jakoś tak dziwnie, ni to z potępieniem, ni to z wdzięcznością. I porzucili zardzewiałe żelastwo. Wszyscy zostaliśmy wspólnikami tego przestępstwa, ale to ja powiedziałem, no dobra. Dlaczego? Może dlatego, że nie wszystko jednak zapomniałem? Dlatego, że wracały do mnie okruchy tego, co się wydarzyło? Próbowały wydostać się z piwnic świadomości, w których je zamknąłem i więziłem. Przenikały do moich snów, pojawiając się w formie nieproszonych i niepojętych skojarzeń, znienacka powstających w mojej głowie. Nie pozwalałem sobie pamiętać, co się wydarzyło, dlatego że było to bardzo dziwne i z pewnością zakazane. A kiedy już czarni zaczęli schodzić do metra, przechodząc bez przeszkód przez otwartą przez nas zaporę, to wtedy poczułem się naprawdę nieswojo. Ten staruszek, który rzekomo pisze o mnie książkę, dość szczegółowo opowiadałem mu o wielu swoich snach, opisywałem niektóre koszmary, ale nigdy nie mówiłem mu o wizji, która nawiedzała mnie najczęściej. Może dlatego, że podejrzewałem, iż to nie był sen. Olbrzymi pies rzuca się na mnie, celując żółtymi kłami prosto w moje gardło. Pozostałe gotują się, by skoczyć, gdy tylko przywódca stada zbije mnie z nóg. Za moment umrę, mój czas dobiegł końca i nagle lecące w moim kierunku cielsko flaczeje wprost w powietrzu i bezwolnie niczym worek zwala się na ziemię o krok ode mnie. Sfora podkula ogony, skomle, czołga się do tyłu. Ja odwracam się i wzdrygam. Za swoimi plecami widzę ogromny czarny cień. Ogarnie mnie dzikie, nieopisane przerażenie, ale wtedy mojej głowy dotyka dłoń. Sekunda, druga. Próbuję się wyrwać, ale długie, stalowe palce zbyt mocno chwyciły moją czaszkę. Zdaję sobie sprawę, że to koniec. I nagle ból i strach ustępują, rozpuszczają się, tak jak cukier w herbacie. Psy uciekają, jeden z nich robi pod siebie, drugi ma konwulsję. Ale mnie to już nie interesuje. Nie próbując już uwolnić się z uścisku, powoli podnoszę wzrok na zadziwiające stworzenie, które trzyma mnie za duszę. Czarny stoi na dwóch nogach. Jest o dwie głowy wyższy od najwyższego dorosłego, jakiego kiedykolwiek widziałem.
Jego skóra jest czarniejsza niż mrok w tunelach, a w niemrugających okrągłych oczach nie ma białek. Jednak są znacznie bardziej rozumne niż u wielu szczęśliwych posiadaczy białek. I migdałowego wykroju oczu nie ma wątpliwości. To nie jest zwierzę, to nie potwór. Przede mną stoi człowiek. I swoimi dziwnymi oczami zagląda wprost w głąb mnie i widzi wszystko. Wszystko, tamten ogród botaniczny, do którego chciałem się dostać i ten, w którym o mało co się nie znalazłem. Kolejkę po lody do jeszcze pełnej życia kolorowej budki i płynące po niebie lekkie obłoczki i pomarańczowe kaczki na sadzawce i moją mamę widzi. Jej śmierć, moją tułaczkę po pustych tunelach, moją tęsknotę, moją samotność i niezdolność do oswojenia się z drugim stworzeniem mojego gatunku. Przed nim zaś stoi czarny, śmieszny, mały, nieudany i pokraczny, idiotycznego koloru, obcy tu na tej ziemi i na całym świecie, porzucony i nieumiejący nikogo się uchwycić, sierota. I lituje się nade mną, lituje. I błogosławi. Przez ułamek sekundy zamiast jego olbrzymiej, ciemnej sylwetki widzę mamę. Uśmiecha się, szepce mi coś czule, mierzwi mi włosy, podaje mi lody w kubeczku. Nad głowami szeleszczą nam liście, po niebie płyną srebrzyste obłoki, ludzie się śmieją. Wszystko tak jak wtedy. Wszystko. Kiedy doszedłem do siebie, to nie zdołałem już sobie przypomnieć jej twarzy. I do tej pory nie widziałem jej w żadnym z moich snów. Ale wiem na pewno, czarny mi ją pokazał i wydało mi się wtedy, że nie odmalowuje mi jej twarzy. Nie zakłada sobie jej maski, by mnie pocieszyć, a jakby wpuszcza na chwilę jej zagubioną istotę. Pozwala jej zmaterializować się w nim na kilka sekund, na jedno krótkie widzenie z synem. Tak ponoć medium wpuszcza w siebie wzywane duchy. I poczułem, że zostałem uszynowiony. A potem znów byłem sam. Na pożegnanie usłyszałem: ty jesteś pierwszy. Ale kiedy wróciłem do swoich, po tym, co zobaczyłem, w pamięci zostało mi nie więcej niż po czarownym śnie w chwili przebudzenia. Bardzo szybko zupełnie ulotniło się to z mojej głowy. Tak mi się zdawało. Czemu się uśmiechasz? Pytał podejrzliwie Żeńka. A ja już sam nie wiedziałem. Miałem 24 lata, kiedy czarni przypomnieli sobie o mnie. Za późno. Zostałem już wychowany przez ludzi, słysząc pierwsze opowieści o tym, jak wdzierające się z powierzchni przerażające stwory żywcem pożerają naszych wartowników, przyjaciół mojego przybranego ojca, ojców moich kolegów. Domyśliłem się, że w dzieciństwie rzeczywiście przydarzyło mi się coś niedobrego, zakazanego i wstydliwego. Że te sny, w których czasem przypominali mi o tym, co się stało, trzeba odpędzić jak najdalej.
że jeśli czarne demony zdolne są zawładnąć dorosłymi ludźmi niczym marionetkami, to wypatroszenie umysłu dziecka nie nastręczy im żadnych trudności. Chciałem uciekać z Wognu właśnie dlatego, że urywki, strzępki tej pamiętnej nocy wciąż jeszcze wypływały na powierzchnię mojej świadomości, dlatego że bałem się, by czarni nie zamienili mnie w marionetkę, nie kazali mi kiedyś wstać z łóżka, nie zmusilibym zarżnął swoich śpiących przyjaciół czy dowódców stacji. Hunter uważał, że byłem z natury odporny na oddziaływanie czarnych. Prawda była jednak taka, że w dzieciństwie zostałem zaszczepiony, nosząc w sobie cząstkę ich duszy, przestałem czuć ból i strach, gdy próbowali ze mną rozmawiać. Moja odporność na nich pojawiła się potem, dlatego że byli we mnie. Ale gdybym przyznał się do tego Hunterowi, udusiłby mnie na miejscu. Pomimo długiej i bliskiej przyjaźni z moim ojczymem, sam bym się na to zdecydował, gdybym był nieco odważniejszy. Ale byłem tchórzem i uciekłem. Zgodziłem się na propozycję Huntera głównie po to, żeby zniknąć z Wognu. Myślałem, że mogę skryć się przed czarnymi, wyrwać się swojemu przeznaczeniu. A kiedy nabrałem odwagi, starczyło mi jej tylko na to, by ich głosy w mojej głowie uciszyć za pomocą wyrzutni rakiet. Byłem tchórzem. I tchórzem pozostałem. Kanoniczna wersja legendy o Artemie głosi, że czarni próbowali porozumieć się z bohaterem, kiedy rakiety zostały już wystrzelone. Po co wam to wszystko opowiadam? Żeby zdjąć z siebie odpowiedzialność? Żeby upewnić cały świat, a z nimi samego siebie, że tak czy inaczej nic nie mogłem zrobić? Żeby kiedy w końcu wszystko zrozumiałem, było już za późno? Tak. Mówią, że we wciąż powtarzane kłamstwo w którymś momencie sam zaczynasz wierzyć. I na to właśnie liczę. Na to. Jak inaczej mam szukać ukojenia? Przejrzałem na oczy. I to jeszcze zanim współrzędne mrowiska czarnych przekazano bazie. Wiadomo, co oznajmili mi czarni, że szli do nas w pokoju. Że jest możliwa symbioza, że chcą, choć nie umieją, znaleźć wspólny język z zapędzonymi do nor niedobitkami ludzkości. Że moim prawdziwym powołaniem było stać się pośrednikiem między dwoma gatunkami i powstrzymać masakrę. Zwykle używam słów powstrzymać masakrę. W ten sposób zakończenie legendy jest otwarte i każdy rozumie je na miarę swojej zawziętości. Większość przekonana jest, że czarni po prostu starali się mną zawładnąć, by zapobiec własnej zagładzie. Wątpiący dopuszczają, że czarni jednak nie zamierzali pożreć wszystkich bez wyjątku ludzi. A ja... Ja umywam ręce. Właśnie tak to wyglądało. Ale było coś jeszcze. Pierwsze, co zobaczyłem tam na wieży, to była jej twarz. Twarz mojej matki.
I jestem przekonany, że wcale nie pokazali mi jej po to, by mnie szantażować. Po prostu to było jak powitanie. Syn marnotrawny przestał się kryć i opierać, rozluźnił pięści i rodzice otworzyli szeroko ręce o to, co się stało. A potem znów urządzili dla mnie tamten odległy w czasie dzień. Teraz jednak pojawił się on nie tylko w okolicy ogrodu botanicznego. Nas stał dla całego świata. Stojąc na tarasie widokowym wieży Ostankino, rozglądałem się na wszystkie strony w osłupieniu i zachwycie, bo widziałem nie wyniszczone wojną i zarazą miasto, nie szkielety martwych domów, nie wybebeszone ulice. Patrzyłem na żywą Moskwę, na Moskwę buzującą i zieloną. I jestem pewien, pokazali mi ją nie dlatego, że marzyłem, by na nią spojrzeć. Chcieli powiedzieć, możemy to wszystko przywrócić do życia, wy i my. Możemy. Razem. I wciąż jeszcze miałem szansę wszystko zatrzymać. Pozostała jeszcze minuta, wyjaśnić wszystko pozostałym członkom oddziału, zrzucić z wieży nadajnik, zrobić cokolwiek, a ja umyłem ręce. Jedni obliczyli i podali współrzędne celu, inni nacisnęli guziki wystrzeliwując rakiety. Ja sam? Ja niczemu nie byłem winien, po prostu stałem. Patrzyłem. Potem zszedłem z wieży. I powitali mnie jak bohatera. Ja już nie potrafię przypomnieć sobie jej twarzy. Teraz pozostało mi tylko jedno, codziennie wracać na pogorzelisko. Przychodziłem tu wczoraj i przedwczoraj i dzień wcześniej, tak cały ostatni rok, brnę tam dzisiaj, jutro też. Pójdę. To nie rytuał, to nie moja praca, nie obowiązek. Po prostu coś w środku popycha mnie każdego poranka. Gna mnie jakaś niejasna tęsknota, by zebrać się w sobie, założyć wielokilogramową zbroję skafandra ochronnego, zażądać, by otworzyli mi grodzie, uparcie gramolić się schodami, wydostając się na powierzchnię z głębokości 50 metrów, wlec się po opustoszałych ulicach. Wszystko po to, żeby się tam dostać. Wcześniej to miejsce nazywało się Ogrodem Botanicznym. Teraz są tu wyłącznie sadza i zgliszcza i tylko plastikowe torebki szybują nad czarną pustynią. Kiedy wreszcie wszyscy pozdychamy, a daję ludzkości najwyżej jakieś 200 lat. Białe torebki jeszcze przez kilka stuleci będą unosić się nad ziemią. Być może wszystko, co pozostanie po naszej cywilizacji, po naszym świecie, to te torebki. I nasze niepodlegające rozkładowi ekskrementy, najlepszy nagrobek dla nas. Miernot. Teraz mam całkiem sporo wolnego czasu. Mniej więcej wieczność. Starczy mi więc okazji, żeby przemyśleć, jak to wszystko było. Mam swoją teorię. Czarni nie byli demonami, przeciwnie, byli
poselstwem aniołów, wysłanych nam na ratunek i na próbę. Gdybyśmy potrafili pokonać w sobie bestię, gdybyśmy umieli dostrzec śnieżno-białe pióra pod ich czarną skórą, znaleźć sposób, by z nimi rozmawiać mimo bólu i obrzydzenia, przeszlibyśmy próbę. Wybłagali przebaczenie za to, że zniszczyliśmy świat, którego nie stworzyliśmy. A my nie daliśmy rady. Ja nie dałem. Ja. I oto ja, jak przeklęty, jak nawiedzony, kroczę. Po zrujnowanych drogach idę. Na swoją wachtę do ogrodu botanicznego. To nie jest ani moja kara, ani moja pokuta po prostu. Nie mogę inaczej. A po co to robię? Nie potrafię zrozumieć, nie chcę wiedzieć. Grzebię długim kijem w dawno wystygłych popiołach. Podnoszę kawałki metalu. Zdaje się, że te pola śmierci przesiałem już całe, a ponieważ niczego nie odkryłem, zabrałem się do pracy po raz drugi, a potem trzeci. Czego szukam? Zielonej łodyżki? Czy choćby kości obcego stworzenia, które zechciało mnie, samotnego chłopca, przyjąć, usynowić? Czy może cienia drzew, które rosły tu tego dnia, kiedy mama wzięła mnie na spacer do ogrodu botanicznego? A może przebaczenia? Nadziei? Sadza i zgliszcza. Zgliszcza i sadza. Siadam na ziemi, mam to gdzieś, że grunt promieniuje. Nad samą ziemią koziołkując leci. Ci torebka podfruwa do mnie, oblepia mi twarz. Zasłania okulary maski przeciwgazowej, wisi jak przyrośnięta. Nie zrywam jej. Nie mam siły, nie mam siły żyć. Ale przychodzi nowy poryw wiatru, unosi torebkę gdzieś w górę, w dal. Wciąż jeszcze patrzę na swoje wysokie buty. Dobrze by było się nią udławić. Gromadzę wreszcie wystarczająco dużo złości i rozpaczy, żeby pójść do domu. Słuchać mitów o swoim wyczynie i dorzucać kolejne szczegóły. Taka moja kara. I, Boże, zamykam i otwieram oczy, próbując uszczypnąć się przez szarą i grubą niczym skóra słania maskę przeciwgazową. Nie, on nie znika, wizjer w mig zaparowuje, więc zrywam maskę w cholerę, tak jak wtedy na wieży tamten. Tamten wciąż stoi w tym samym miejscu. I wtedy, zapominając o wszystkim, grzęznąc w moich ciężkich buciorach, niezgrabnie, z trudem biegnę do niego, potykając się o nadtopione żelazne rury, ramy. Nie wiem, czemu powiedzieć, nie wiem, jak w ogóle z nim rozmawiać, ale poradzę sobie, coś wymyślę, żeby to tylko nie był miraż ani halucynacja. Podchodzę coraz bliżej. Nie wiem, skąd on się tutaj wziął. Nie chcę pytać, żeby tego cudu nie spłoszyć. Po prostu wierzę w niego, a jeśli się wierzy, nie zadaje się pytań. Tamten odwraca się do mnie. Nieproporcjonalnie długie ręce, ogromne ciemne oczy bez białek, lśniąca czarna skóra. Jest jeszcze całkiem mały.
Ledwo sięga mi do pasa i patrzy na mnie z dołu. Sprawia wrażenie, jakby w oczach miał pustkę, ale ściągam rękawice i obnażoną dłonią ostrożnie dotykam jego ciemienia. Boję się, że go przestraszę albo sprawię mu ból. Uświadamiam sobie, że jest sam na świecie. Ma tylko mnie. Koniec. Czytał Krzysztof Gosztyła.